Cześć kochani, tak dobrze widzicie, znów mam dla Was album i znów jest to album bardzo małego formatu, bo formatu 14x14 cm. Grzbiet tego albumu to około 5 cm. Także naprawdę znów mini album, ale powiem Wam szczerze, jestem zachwycona albumami, w których możemy umieścić zdjęcia formatu 7,5 na 10 cm, czyli to jest taka połówka tego standardowego formatu 10 na 15 cm. Album wykonałam z kolekcji Mintay Papers Better Times. Wykorzystałam do tego 6 arkuszy formatu 30,5 na 30,5 cm. Album generalnie przeznaczony jest właśnie na takie małe zdjęcia i tych zdjęć się zmieści w tym albumie tak w okolicach 40. Może być też więcej, w zależności od tego, ile tych zdjęć włożycie do kieszonek. Baza albumu została wykonana na papierze kraftowym. Także tak to wygląda od góry. Dodatkowo wykorzystałam w tym albumie naklejki Mintay Papers, dedykowane dokładnie do tej kolekcji. Okładka wykonana, obłożona została płótnem introligatorskim w kolorze szarym. Przepiękne płótno, nie wiem czy będzie tak, o, teraz chyba widać. Przepiękne płótno, przepiękny też kolor tego płótna. Także tak, myślę, że fajnie tonuje tą też kolorystykę dość intensywną, kolorową, wakacyjną z tej kolekcji. I fajnie się ta kolekcja właśnie na takim płótnie prezentuje. Dodatkowo zamknięcie na wstążeczkę od Old Fashion Ribbon w kolorze koralowym. Pewne elementy tutaj na wycięte, tak przybliżę znowu, widzimy pokryte glossy akcentem. O, te takie bardziej w takich newralgicznych miejscach. Teraz akurat nie mam aż takiego słońca, więc może mniej to widać, ale rzeczywiście te kilka elementów jest pokrytych, żeby album, a szczególnie te obrzeżne elementy, były mniej narażone na otarcia. Dodatkowo jeszcze w tym albumie wykorzystałam dziurkacz brzegowy. Tutaj troszeczkę go widać, będzie go widać bardziej w samym albumie. To jest dziurkacz Wesson Creative z takim wzorem przeszycia. To jest ten oto dziurkacz, tak się prezentuje. I ten dziurkacz brzegowy został wykorzystany tutaj właśnie przy wykonywaniu tego albumu. Dodatkowo na okładce mamy papierowe kwiatuszki, które tworzą taką fajną też kompozycję 3D. Tak to się prezentuje. Z tyłu proste wykończenie właśnie o tym dziurkaczem brzegowym. Także otwieramy album. I co mamy w środku? Przepiękną oczywiście kolekcję od Mintay Papers. Zobaczcie. Przepiękne grafiki. Naprawdę, no, świetnie się z tą kolekcją pracowało. Będę to powtarzać cały czas, że uwielbiam kolory, także tutaj kolorystyka jest przecudowna. No i dodatkowo tutaj mamy akurat na okładce kieszonkę, w którą możemy włożyć maty bądź zdjęcia luzem. Ja tutaj zostawiłam na razie bez niczego, żeby można było podziwiać tą piękną kolorystykę i te piękne grafiki. No i napis z naklejka wspaniale. Po prawej stronie mamy książeczkę. Również tutaj są wykorzystane karty z kolekcji, podocinane, naklejka Dobry Czas i trzymadełka, które umożliwiają nam otwarcie. To rozwiązanie daje nam możliwość wklejenia 3 zdjęć w środku. Możemy też oczywiście zdjęcia wklejać tam, gdzie mamy wklejony papier skrapowy, natomiast myślę, że to jest też fajna dekoracja, a miejsca na zdjęcia w albumie jest naprawdę sporo. Przewracamy stronę. Tutaj mamy miejsce na wklejenie gotowego zdjęcia, czyli przygotowana mata już wklejona i napis: życie to zbiór dobrych i lepszych chwil.
i podklejone tutaj elementami wyciętymi. Oczywiście nie do końca, można wsunąć zdjęcie pod te elementy. Otwieramy w lewo. No i znowu przepiękna, przecudna kolorystyka, przepiękne grafiki. Tutaj mamy właśnie, to jest generalnie taka, mi się kojarzy, kolekcja letnia, wakacyjna. Także te kolory też są fajne, letnie. Tutaj mamy też motywy właśnie różnych deserów, motyli, różnych takich naczyń szklanych, troszkę takich kwiatów ogrodowych. Także tak naprawdę fajna, przyjemna kolorystyka. Tutaj mamy po tej stronie belly band, za który włożyłam książeczkę. Do tej książeczki można wkleić zdjęcia. I z tyłu, o zobaczcie, piękne lampiony. Także to się tak prezentuje. Tutaj mamy też wstawione karty. O, tutaj mamy element właśnie jakiegoś deseru. Także kojarzy się naprawdę to bardzo z okresem letnim po prostu. Tutaj z kolei mamy po tej stronie dwie klapki, czyli mamy trzymadełko, które umożliwia nam otworzenie tej części. Otwieramy i kolejne miejsce na zdjęcie. Miejsce na zdjęcie, zobaczcie. I piękny wzór motyli kolorowych, który też się tu będzie w tym albumie przewijał. Zamykamy napis serdeczności. Po prawej stronie mamy kieszonkę z napisem pięknie. No i maty w środku. Zobaczcie, kolejny deser. Motyle, kwiaty, piękne pastele, przebite właśnie takimi mocniejszymi akcentami kolorystycznymi. Zobaczcie, praktycznie pojawiają się tutaj wszystkie kolory, takie wesołe, ciepłe. Zamykamy, przewracamy. Znów miejsce na wklejenie, już gotowa mata wklejona na wklejenie gotowego zdjęcia. Każda mata, która jest wklejona, ma wymiar taki, że po wklejeniu zdjęcia mamy dookoła ramkę. I napis uśmiech. Po otwarciu pokazuje nam się znowu książeczka, ale jest to książeczka ruchoma, która jest przymocowana na magnesach i możemy ją wziąć w ręce. Podklejona tutaj na samym dole karta z kolekcji, elementy do wycięcia i naklejka rodzinne chwile. No i miejsce oczywiście na zdjęciach. Pionie w poziomie, a z drugiej strony ptaszek w kwiatach. No i zobaczcie, po ściągnięciu tej karteczki mamy piękną grafikę, taką trochę ogrodową i książeczka, która ma swoje miejsce dokładnie tutaj. I ona sama wskakuje dosłownie. Tutaj po środku mamy znów dwie klapki, tym razem w pionie. Trzymadełko, otwieramy. Kolejne miejsce na zdjęcia. No i piękna grafika. Tutaj również zdjęcie można wkleić. I napis kocham moje życie. Po prawej stronie napis cuda się zdarzają. Otwieramy. To jest taka klapka podtrzymująca nam tematy, żeby nam się nie wysunęły. Kieszonka z motywem kwiatowym. Tutaj piękne drzwi, bukiet z kwiatami na macie. Z jednej strony właśnie papier skrapowy, a z drugiej strony miejsce na przyklejenie zdjęć i maty. Zamykamy. Przewracamy i na przedostatniej stronie pojawia nam się książeczka. Również mamy tutaj trzymadełko, piękna karta z kolekcji i otwieramy. Tutaj można wkleić zdjęcia w pionie. Odwracamy książeczkę, mamy miejsce na kolejne dwa zdjęcia. No i napis same radości. Czyli taka bardzo pozytywna kolekcja z fajnymi napisami dedykowanymi, ta chwila. I tutaj mamy troszeczkę więcej miejsca na zdjęcia, piękna grafika, a po otwarciu, zobaczcie, ja wyjmę tematy, kieszonka, piękna grafika podzielona właśnie na góra-dół,
żeby tworzyła całość. A do tego mamy kartę z kolekcji i dodatkowe maty na zdjęcia. Także przepiękna, przepiękna, cudowna kolorystyka w tej kolekcji, którą ja uwielbiam. Uwielbiam, myślę, że jeszcze do tej kolekcji wrócę przy okazji wykonywania innego albumu. Generalnie baza została wykonana przeze mnie, czyli cały album od zera został wykonany przeze mnie. Nie jest to gotowa baza, to jest baza zaprojektowana według mojego pomysłu. Także tak się prezentuje album. Ja się dzisiaj z Wami żegnam i mam nadzieję do usłyszenia w kolejnym filmie. Cześć!